Cześć! Wietnamczycy nie chwalą urody małych dzieci. Wręcz przeciwnie, mówią, że są brzydkie. Gdy dzwonią do siebie, najczęstsze pytanie, jakie pada, to nie jak się masz, czy co słychać, ale czy jadłeś już ryż? Dziś opowiem Wam o ciekawych wietnamskich zwyczajach. Każdy kraj ma swoje przesądy. Wiążą się one z utrwalonymi w tradycji zwyczajami, wierzeniami i przekonaniami. Według przesądów polskich przechodzenie pod drabiną przynosi pecha, a rozbite lustro wróży 7 lat nieszczęścia. No i oczywiście czarne koty przebiegające drogę. A jak jest w Wietnamie? Na przykład nie wolno zachwycać się urodą małych dzieci. Wietnamczycy nie wołają: och, jakie ono śliczne, ale wręcz przeciwnie: och, jakie ono jest brzydkie. Oczywiście nikt nie mówi tego na poważnie, dlatego nie jest to niemiłe i nikt się o to nie obraża. Zresztą wszystko jest wypowiedziane pieszczotliwie i brzmi bardzo uroczo. Zresztą sami posłuchajcie. MNI, Susikwa? Zwyczaj ten pozostał z panującego niegdyś przekonania, że złe duchy lubią porywać dzieci, zwłaszcza te ładne. Dlatego uważało się, że zwracanie uwagi złych mocy przez chwalenie urody dziecka mogłoby być niebezpieczne. Żeby powiedzieć dziecku komplement i nie ściągać na niego nieszczęścia, zwyczajowo mówi się przed pochwałą „cio wie”. Możemy to porównać do polskiego „odpukać”. Przykładowo, rośnie jak na drożdżach. Pewnie będzie odpukać dużym i silnym chłopcem. Irracjonalna wiara w złe duchy wynikała jednak z bardzo realnych zagrożeń, z którymi borykały się noworodki w Wietnamie. Niedożywienia czy braku odpowiedniej opieki medycznej. Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku jedno na 10 dzieci urodzonych w tym czasie nie przeżywało swoich pierwszych urodzin. Do opowiedzenia o kolejnym zwyczaju posłuży mi scena z wietnamskiej produkcji łączącej elementy horroru i kryminału Scarlet Hill. Serial jest dostępny w serwisie streamingowym Canal Plus Online, który jest partnerem tego filmu. Ai đó? Cháu là cảnh sát ạ. Dạ, chào bác. Mời mang vô. Policjant do pana, który otwiera mu drzwi, zwraca się bak, czyli wujku, mimo że nie są ze sobą spokrewnieni i wcale nie jest to nic dziwnego. Gdybyście w Wietnamie pierwszy raz poszli do jakiejś restauracji i zapytali się, jaka potrawa jest tutejszą specjalnością, moglibyście usłyszeć w odpowiedzi po wietnamsku: młodsza siostro, zupa bun bo jest przepyszna. Albo gdyby osobą obsługującą was był ktoś młodszy: starszy bracie, to danie jest bardzo smaczne. W Wietnamie do wszystkich, nawet całkiem obcych osób, zwraca się tak, jakby byli częścią rodziny. W sklepie do ekspedientki w średnim wieku Wietnamczycy zwracają się nie pani, a ciociu, a do mężczyzny wujku. Do starszej osoby, której ustąpią miejsce w autobusie, mówią babciu lub dziadku, nawet jeśli wcale się nie znają. Mówienie do starszych, nieznanych osób babciu albo dziadku nie jest oczywiście żadnym brakiem szacunku. Przeciwnie, Wietnamczycy bardzo szanują starsze osoby. Wierzą też, że po śmierci bliscy nie znikają z naszego życia, ale przebywają w innym świecie, bacznie nas obserwując i otaczając opieką. Dlatego tworzy się dla nich ołtarze i przy różnych okazjach, takich jak wietnamski Nowy Rok, rocznice śmierci bliskich, czy ważne życiowe momenty, prosi się zmarłych o wskazówki, pomoc i błogosławieństwo. W Wietnamie prawie każda rodzina ma w domu ołtarz. To tak zwany Ban Thờ Tổ Tiên, ołtarz przodków. Na nim stawia się zdjęcia bliskich zmarłych oraz pojemnik z ziemią lub ryżem. Do wazonu wkładane są świeże kwiaty, przynosi się owoce, słodycze oraz te dania, które nasz bliski szczególnie lubił. Zapala się również kadzidełka. Po tym, gdy się wypalą, można zdjąć jedzenie i je spożyć. Ryż jest absolutną podstawą tradycyjnego wietnamskiego posiłku. Jest tak ważny, że nawet jeśli obiad nie zawiera żadnych jego ziarenek, i tak zaprasza się wszystkich do stołu z zwrotem "an cơm". W dosłownym tłumaczeniu to właśnie jeść ryż. Znaczenie ryżu widać również w sposobie, jak Wietnamczycy rozmawiają ze sobą. Jak już wspomniałam, zamiast pytać co słychać, mówi się grzecznościowo: czy jadłeś już ryż? An cơm chưa? Warto też wspomnieć, że w Wietnamie jest aż 5 określeń na ryż. Cây lúa to roślina uprawiana na polu, ma to sadzonka, thóc to nieoczyszczone ziarno, gao to uskane ziarenka, natomiast gdy mówi się o ugotowanym ryżu, używa się wyrazu cơm. W Wietnamie ryż gotuje się inaczej niż zwykle w Polsce. Nie ma mowy o plastikowych torebkach.
Odmierza się porcję ryżu, włóczy ziarna, a następnie zalewa odmierzoną ilością wody, tak żeby cała chłonęła się podczas gotowania. W wielu wietnamskich domach obecnie możecie zobaczyć taki elektryczny garnek służący specjalnie do gotowania ryżu. A skoro ryż już nam się ugotował, zapraszam Was do wspólnego stołu. Jako uprzejmi gości w wietnamskim domu powinniśmy pamiętać o przeniesieniu w prezencie dla gospodarzy owoców lub kwiatów. W dobrym tonie jest też zaproponowanie po skończonym posiłku, że posprząta się po obiedzie czy posmywa naczynia. Za to możecie być pewni, że gospodarz przy stole nałoży Wam najlepsze kąski. Zrobi to ze wspólnego talerza, odwracając swoje pałeczki na drugą stronę i nabierze końcówkami, których nie brał do ust. Przy okazji może opowiedzieć Wam też, co znaczy jego imię, ponieważ imiona w Wietnamie często mają specjalne znaczenie. Mogą symbolizować pozytywną wartość lub pożądaną przez rodziców cechę. Na przykład Hiem znaczy skromność, An spokój i bezpieczeństwo, Zum dzielny, Phuc szczęście. Wiele imion ma znaczenie poetyckie, reprezentujące piękną przyrodę, florę lub faunę. Na przykład Lan storczyk, Lien lotos, Słon – wiosna, Phong – wiatr. Część imion wietnamskich nadaje się zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom. Na przykład Minh – mądrość, Ha – rzeka, Hai – morze. W Polsce często nie rozumiemy już znaczenia naszych imion, choć każde coś oznacza. Pochodzą jednak najczęściej z innych języków – greki, łaciny, aramejskiego czy hebrajskiego. W Wietnamie imiona to często używane na co dzień słowa, chociaż akurat moje imię do tego grona nie należy. Samo Huen w języku wietnamskim nie oznacza nic. Jest to wyraz zapożyczony z chińskiego, w którym podobno jedno ze znaczeń to czarne jak kruk. Przy czym Wietnamczycy nie obchodzą imienin, a kobiety po wyjściu za mąż nie zmieniają swojego nazwiska. Za to około 40% wszystkich mieszkańców Wietnamu nosi nazwisko Nguyen. Dlaczego? Badania wskazują, że przez całe wieki zmiana nazwiska na Nguyen była dość powszechna wśród potomków zdetronizowanych dynastii, którzy chcieli w ten sposób uniknąć prześladowań i zemsty rodziny rządzącej po nich. Później w dziejach historii powstała również inna tradycja. Osoby zasłużone dla rodziny królewskiej były nagradzane przez nadanie im tego rodowego nazwiska. I tak dziś jest to najpopularniejsze nazwisko w Wietnamie. Nosi je również Luk, wietnamsko-australijski szef kuchni prowadzący program, którego również możecie obejrzeć na Kanal Plus online. Podróżuje on po Wietnamie koleją, odwiedza ciekawe miejsca i pokazuje, jak przyrządzić pyszne wietnamskie potrawy. Muszą się zrumienić z zewnątrz, ale w środku pozostaną miękkie i jedwabiste. Pociąg jedzie. Kanal Plus Online oferuje zarówno możliwość oglądania kanałów telewizyjnych, jak i ogromnej biblioteki wciągających nagrodzonych filmów i seriali. Znajdziemy tam zarówno produkcje polskie, jak i zagraniczne, dokumenty, programy publicystyczne oraz transmisje sportowe. Mam nadzieję, że wietnamskie zwyczaje, o których Wam opowiedziałam, były dla Was ciekawe. Drogie siostry, bracia, ciocie, wujkowie, babcie i dziadkowie. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem Wietnamu, to zostawiam Wam playlistę, gdzie opowiadamy o języku i różnych ciekawostkach związanych z moją ojczyzną. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Test lodów z Doriana. Bardzo durianowy. Bardzo dobre. I to, co wcale nie jest oczywiste w lodach czy różnych rzeczach w Wietnamie, czy deserach, nie są takie słodkie. Na przykład, powiem Wam taką anegdotę. Raz chciałam kupić jogurt w sklepie i wzięłam jogurt naturalny. Pani przy kasie zapytała się mnie, czy jestem pewna, że chcę kupić taki, ponieważ on jest bez cukru i czy chcę go zamienić. Ja powiedziałam, że nie, właśnie takiego chcę, więc w Wietnamie do wszystkiego dodają bardzo dużo cukru, a te lody są super, nie są za słodkie, tylko są właśnie idealne.